Hej, cześć, siema, z tej strony Teletubbies się YouTube, a dziś gramy w Minecraft Survivor. Łóżko ukradłem, tutaj macie wszystko, tutaj sobie rzeczy postawiłem obok wioski, bo postanowiłem, że ogrodzę wioskę murami i to będzie w środku mojego zamku i wiecie, mury, wieżyczki jako mój zamek. Żeby po prostu ochronić wieśniaków i żeby nie było później takich przypałów. O nie, wieśniaki mi umarnęły. Chyba. Więc pierwsze co bym zrobił, to bym wziął trochę tych szmaragdów i poszedł poszukał jakiegoś wieśniaka. Może kogoś znajdę. Nie. No, odejdź. No. Dobra, przesunęło się w ten sposób. O, chyba jakiegoś zombisa słyszałem. Albo mi się wydawało, nie? Może to była lama. Czy to jest... Nie, to nie jest. Tak. 9 diamentów i dostaję 9 szmaragdów. Nie. No, szczerze mówiąc, tak sobie trochę takie... tu nie ma nikogo. Ej, co jest? Dlaczego tak nagle... Chyba... Nigdzie nie ma. Do tej pory znalazłem tylko jedną osobę. O, jest druga, dobra. Farmer. Z farmerami to ja tradować lubię. Myślę, że sobie chlebka... Tak, dobra. Chlebka sobie wezmę. Chlebek może się przydać. Wezmę tutaj szybko... za węgiel albo szmaragd. No nie. Od razu tutaj mamy taką spodziankę. Więc no... to tak. Ogólnie, żeby zrobić te mury, będę najprawdopodobniej potrzebował bardzo spore ilości takiego materiału, jakim jest kamień. A żeby zdobyć kamień, muszę iść do podziemi. Co jest... Czekajcie, wyznę się na nim. I to sobie od razu zetnę. Później się przyda na książki do Enchanting Table. Nie wiem, najprawdopodobniej będę się starał ubić smoka w tej serii. I no, po ubiciu smoka też będę w to jakiś dłuższy czas grał, a nie tak, że ubiłem smoka i nowy świat. Nie, bo ja tu mam większe plany na początku, ale zaraz, na początek bym chciał znaleźć swoje te... Nie, to nie tu. No, na tym świecie mam trochę większe plany. Czekajcie, bo chyba się zgubiłem. I to będzie tak. Zabicie Widera, zabicie smoka. Na pewno bym chciał jeszcze coś tam, nie wiem, pobudować różne konstrukcje też. No. Mam nadzieję, że się uda zabić Widera, bo jeszcze z Widerem się nigdy nie biłem. Tak szczerze, na survivalu. Nie wiem, to będzie mój pierwszy raz. Ale dropną. A zanim mi głowy dropną, to trochę minie. No dobra. Powiedzmy, wkopmy się gdzieś tak. Wkopiemy się pod ziemię, idziemy wykopać na prawo Pistona. Drewno już tam trochę mam, więc drewna na razie nie będę potrzebował. Ale właśnie gorzej jest z tym cobblestone'em, bo ja bym chciał tak... W sumie... Nie wiem. Jeszcze nie wiem, ale... Na razie nie mam planu na te mury.
ale bym chciał na przykład zrobić, nie wiem, mur tak, żeby na pewno było w nim trochę stone'a, nie wiem, może tych właśnie tych jak to tam stone bricków. Czekajcie na chwilę. Dobra. Jestem po przerwie. Siostrzyczka mi, moja najmłodsza siostrzyczka mi wbija tutaj na filma. Ale dobra. Nie ma znaczenia, było odcięcie, nikt nic nie wie. Dobra. Kopniemy w dół. Nie wiem, w sumie czekajcie. Just business settings. Nie to video. Ja bym wziął... Może to było w game? Tak, to było w game. Ja bym sobie wziął show coordinates, bo w Minecrafcie Java to normalnie sobie możecie tam jakiś klawisz kliknąć i macie, a tu bym musiał tak co chwilę wchodzić, klikać, wychodzić. A ja nie mam ochoty tak robić. Więc po prostu sobie włączam koordynaty na stałe. Na którym już jesteśmy poziomie 45. Nie wiem, ja bym się tak wkopał może do 30, jeśli bym zdążył. Dobra, nie. Do powiedzmy 35. Może po prostu jeszcze wyjść na zewnątrz, zobaczyć ile tego wszystkiego mamy. Idiota. No, dobra. To trudno. Znaleźliśmy kanion. Ja stąd wychodzę. Ej, to prawie koniec odcinka dosłownie. 7 minut w tym spędzimy. Joj. Dobra, się pospać. Ja sobie dzisiaj grałem na... Ja sobie dzisiaj grałem na swoim takim... w świecie w takim, no, żeby po prostu sobie pograć, nie? I w dziurze utknęły dwa szkielety, jeden creeper. Dobra, ich zabiłem, wchodzę do dziury, żeby tą dziurę załatać, bo creeper wybuchł, nie? Łatam, a za mną dziura, nie? I creeper mi wchodzi, mnie wysadza, a ja nawet nie wiem kiedy. I króliczek. Patrzcie na to. Patrzcie na to. To jest tylko poziom hard w tym. To jest tylko poziom hard w Minecraft Windows 10 Edition. A mamy dwa zombie wieśniaki, jednego zombisa zwykłego i dwa japonki w tej samej dziurze se pływają. No nie wiem. Dobra, zostawiamy. A, bo tu jeszcze jest husky. Husky chyba, ile się nie da. Dobra. Taki szybko zmienił ten odcinek, nawet nie wiem kiedy. No to wam przypomnę o tym, żeby po prostu zostawić łapencję w górę, żebym wiedział, czy nagrywać dalej dla was ten survival. Nie wiem, zacząć może jakąś inną serię. Możecie w komentarzu napisać, co o tym myślicie, czy, nie wiem, chcecie jakąś inną serię, czy, nie wiem, potrzebujecie z czymś pomocy, na przykład w obsłudze Redstone'a, nie rozumiecie go dokładnie, więc mogę nagrać poradnik. Wszystko możecie pisać, dosłownie wszystko. Subskrybujcie, bo już niedługo 50, ale możecie to przyspieszyć poprzez udostępnianie filmu. Udostępnijcie, szybciej będzie 50 na tym kanale.
Cześć, pa, na razie.